Cześć, ja jestem Skała, jesteśmy na kanale RPGowy Jak, a to jest materiał wprowadzający do sesji Ukradziony Klejnot, czyli Smok dla Króla Złodziei. Jest to sesja nagrywana w ramach kolaboracji Makabryczne Rzuty Termosem, czyli przy udziale Dobrych Rzutów, kanału Termosa i Lance Macabre. Tym razem gościnnie wzięli udział również Jerzyk z Impów oraz Kuba z Będzie Grane. Jest to również fragment projektu Genesis, sponsorowanego przez Rebela, czyli wydawcę Genesis w Polsce. A co za tym idzie, ta sesja jest rozegrana również na mechanice Genesis. W ramach projektu poprowadzonych zostało 9 sesji. Ja swoją poprowadziłem w prezentowanym już na tym kanale świecie smoczych jeźdźców. Ponieważ jednak prezentacja tego świata miała miejsce jakieś 2 lata temu, to po pierwsze trochę rzeczy się zmieniło, po drugie chcę przypomnieć pewne założenia tak, aby wszystko co dzieje się na sesji było dla wszystkich jasne. Świat smoczych jeźdźców to świat epic fantasy, w którym nie ma innych ras poza ludzką. Natomiast są potwory, które przybywają z innych krain, aby ten świat niszczyć. No i są tytułowi smoczy jeźdźcy, którzy przed owymi potworami bronią. Ponieważ pojawienie się potworów i wielka katastrofa, którą to spowodowało, były powiązane z magią, to magia w tym świecie nie cieszy się zaufaniem. Nie wolno jej uprawiać, a magiczne przedmioty są pod kontrolą kapłanów Boga Smoka. Tak, bo w świecie, który został uratowany przed upadkiem przez smoki i w którym smoczy jeźdźcy są boskimi obrońcami, wszyscy mieszkańcy wierzą w Boga Smoka. A przynajmniej istnieje wiara w Boga Smoka, którą reprezentują jego kapłani. A ponieważ nasza historia opowiada w sumie origin story jednego z ważniejszych bohaterów niezależnych tego świata, muszę opowiedzieć trochę o tym, jak smoczy jeździec staje się smoczym jeźdźcem. Otóż na wielkich smoczych wyspach, które unoszą się w powietrzu, mieszkają młode smoki, które żyją tam przez jakiś czas, zanim odlecą w przestworza służyć wielkiemu bogu Aslaugowi. Gdy na taką latającą wyspę trafi człowiek, może zdecydować, że odda jednemu ze smoków coś, co ten smok będzie od niego chciał. W zamian za to ów smok zgadza się, aby służyć mu przez kolejnych 20 lat przy mordowaniu potworów. Co ważne, w momencie, kiedy taki człowiek siada pierwszy raz na swojego nowego wierzchowca, słyszy w głowie zdanie od Boga Smoka, zdanie, które odtąd będzie jego mottem albo przepowiednią, być może przekleństwem, to już zależy od tego, jak sobie to zinterpretuje. Jedno jest pewne, smoczy jeździec nie ma wątpliwości, że służy prawdziwemu Bogu Smokowi. I oczywiście człowiek musi na taką wyspę jakoś trafić, nie jest to proste. Właściwie jedynym sposobem jest bycie zabranym tam przez innego smoczego jeźdźca. I teraz według tego, w co wierzą mieszkańcy Imperium, na smoczą wyspę mogą trafić tylko wielcy bohaterowie zebrani przez smoczych jeźdźców w nagrodę. Gdy tymczasem prawda jest taka, że motywów dla smoczego jeźdźca, by zabrał kogoś na smoczą wyspę, może być tyle, ile jesteśmy sobie w stanie wymyślić motywów do tego, żeby coś zrobić. Czyli smoczy jeździec może tam kogoś zabrać w ramach dowcipu, w ramach nagrody, w ramach kary, w ramach... aby zdobyć od kogoś zapłatę za to, że kogoś tam zabierze. I z zasady smoczy jeźdźcy powinni się lubić, a przynajmniej szanować, natomiast w rzeczywistości bywa różnie. Co do sesji. Jest to solówka, gdyż chcieliśmy sprawdzić, jak mechanika Genesis działa na sesjach solowych. Moim zdaniem działa zupełnie bez problemu. Oczywiście dałem Termosowi 2 story pointy zamiast jednego, żeby jednak miał trochę szansy, aby w tej przygodzie coś tam sobie pokombinować z rzutami. I jest to historia o dwójce smoczych jeźdźców z bardzo poszatkowaną chronologią. Żeby było śmieszniej, w większości retrospekcji nie mieliśmy pojęcia, co się stanie, wiedzieliśmy tylko, jak się zaczynają i mniej więcej do jakiego miejsca chcemy z nimi dążyć. W innych chodziło o to, żeby przeżyć fragment historii, dodać im szczegółów, charakteru i zdefiniować je już tak na żywo. Co do mechaniki, używaliśmy pełnej postaci, a mechanikę walki, mechanikę sporów społecznych wykorzystywaliśmy scenowo, z mniejszą ilością rzutów, za to z większym wpływem wyników na kostkach na to, co się wydarzy. Termos też dostał ode mnie na start więcej punktów niż normalnie do stworzenia postaci, a jeżeli chodzi o specjalne moce smoka, to potraktowaliśmy je jak talenty. Termos mógł je sobie wymyślić i działały one jak talenty w mechanice Genesis. No i co, zapraszam do oglądania. Premiera tej sesji będzie 2 stycznia 2022 roku, więc jeśli oglądacie po tej dacie, to w opisie do tego filmu będzie już pełna playlista wszystkich odcinków. Dziękuję bardzo.